Witajcie na kanale Czarny Sport, a w dzisiejszym odcinku przedstawię 3 najwyższe przegrane w historii żużla. Na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport. My już lecimy z tym materiałem. Na początku jednak dodam, że zainspirowałem się kanałem Szocik TV. Nie przedłużam, zaczynajmy. 26 września 2004 roku. Unia Reszno kontra Polonia Bydgoszcz. 73-17. 56 punktów różnicy. Po 2 latach zawodnicy leszczyńskiej Unii powtórzyli wyczyn z meczu przeciwko Wybrzeżu Gdańsk. Tym razem nominację rywala musiała uznać Polonia Bydgoszcz. Było to spotkanie zamykające sezon 2004. Zarówno Unia, jak i Polonia miały zapewnione spokojnie utrzymanie. Wobec tego szansę występu, jak się okazało jedynego w karierze, otrzymał Dariusz Pieprzka. Skład Polonii składał się z aż 4 młodzieżowców, a zestawienie uzupełnili Jacek Krzyżaniak i Dariusz Fijałkowski, który sezon zakończył ze średnią 0,83. Leszczyjanie startowali natomiast bez Lee Adamsa. Jak łatwo zauważyć, w spotkaniu tym nie było ani jednego obcokrajowca. Dominacji Unii w tym pojedynku ani przez moment nie dało się podważyć. 13 razy Leszczynianie wygrywali wyścigi podwójnie, natomiast 2 pozostałe kończyły się wynikiem 4-2. A to wszystko za sprawą Rafała Dobruckiego, który dwukrotnie minął linię mety na trzeciej pozycji. Była to jedna z największych porażek w historii żużla. Takie mecze to wstyd dla PGE Ekstraligi. 2 czerwca 2013. Fogo Unia Leszno Stal Rzeszów 75-0. Pierwszy mecz obu zespołów został przełożony. Składy potwierdzone. Pawlicz oraz Przemysław Pawlicki i Zęgota wystąpią na próbie toru. Zawodnicy obchodzą właśnie tor. Trwa próba toru. Koniec próby toru. Tylko Pawlicz przebrany w kewlar, pozostali zawodnicy PGE Marmy Rzeszów są ubrani w cywilną odzież. Goście mają spore zastrzeżenia co do stanu toru. Sędzia przeprowadził inspekcję toru. Arbiter nakazuje rozpoczęcie prezentacji. Rzeszowianie nadal nie są ubrani w kewlary. Na platformę, którą zawodnicy wyjeżdżają do prezentacji, wsiedli jedynie gospodarze. Rzeszowianie nadal są w parkingu maszyn. Wśród nich obecna jest m.in. prezes Półtorak. Zawodnicy Unii wrócili do parku maszyn. Wciąż nie ma żadnej wiążącej decyzji. Goście oficjalnie odmówili startu w meczu. Arbiter wraz z kierownikami obu zespołów udał się do biura zawodów. Na godzinę 18:50 nadal nie ma żadnej decyzji. 19:00 wciąż nie podano żadnej informacji. Gospodarze czekają gotowi. Rzeszowianie nie mają zamiaru przebierać się w kewlary. O 19:10 nadal nie ma żadnej decyzji. Na murawie obiektu pojawili się jednak sędzia, kierownicy drużyn, zawodnicy Unii i prezes Dworakowski. Leszczynianie przekonują, że tor nadaje się do jazdy. 19:15 oficjalna informacja. Prowadzone będą prace nad torem. Na wejściu w drugi wiraż dosypywana jest nawierzchnia. Co ciekawe, przed planowanym rozpoczęciem spotkania komisarz toru uznał go za całkowicie regulaminowy. Sędzia wyznaczył rozpoczęcie zawodów na 19:45. Goście przebrali się już w kewlary. Rozgrzewane są silniki motocykli. Zawodnicy wyszli na tor, aby sprawdzić jego nawierzchnię. Za chwilę pierwszy bieg. Rzeszowianie nie wyjechali na tor. Do biegu wystartowali tylko gospodarze. Goście wykluczeni za przekroczenie czasu 2 minut. Po 5 biegu na murawie pojawił się Józef Dworakowski. Prezes Unii poinformował, że zawody będą kontynuowane. Wyraził się również bardzo krytycznie o zespole gości, sugerując, że w Szwecji czy Wielkiej Brytanii takie zachowanie oznaczałoby wielkie konsekwencje. Zawodnicy PGE Marmy Rzeszów pakują już motocykle do busów. Wcześniej w stronę ich aut poleciały kamienie rzucane przez kibiców Unii. Sędzia nakazał kontynuowanie meczu. Kibiców na stadionie jest coraz mniej. Przed biegiem 14 rzeszowianie nie zgłosili zawodników do biegów nominowanych, ponieważ żużlowców PGE Marmy Rzeszów nie ma już po prostu na stadionie. Gospodarze stoczyli walkę o wygraną w biegu. I tak właśnie padł jeden z najwyższych wyników w historii żużla. 75-0 dla leszczyńskiej Unii. 7 września 2014. Wybrzeże Gdańsk kontra Unibaks Toruń. Żużlowcy Reno z Dunek Wybrzeża przegrali na wyjeździe z Unibaksem Toruń 16-74. Kończący sezon w Ekstralidze w rezerwowym składzie gdańszczanie doznali najwyższej porażki w historii swoich startów w tych rozgrywkach. Jedyny punkt na toruńskim zawodniku zdobył Artur Broczka w pierwszym wyścigu. Gdańszczanie do Torunia przyjechali w identycznym składzie jak ten, który zakończył sezon na torze przy długich ogrodach porażką z grupą Azoty Unia Tarnów. Tak jak wcześniej zapowiadano, ze względów oszczędnościowych w zespole Piotr Szymko, nie ma Leona Madsena, Tomasa Jonassona, Fredrika Lindgrena i Krystiana Pieszczka. Niestety zespół z Wybrzeża Gdańsk musiał się potem pożegnać z Ekstraligą. I tym właśnie sposobem dobrnęliśmy do 3. rekordowej porażki, tym razem żużlowców Wybrzeża. Jeśli Wam się ten materiał spodobał, zachęcam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. Do następnego takiego odcinka. Na razie, cześć.